A póki co, moi drodzy, 11 saszet, no 9 otwartych, 0 powtórek. No to fajnie się to prezentuje. Fajnie się to zapowiada. Cześć, witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak wiecie, Playmobil film naciąga wielkimi krokami. Wczoraj otwieraliśmy sobie oficjalny magazyn z tym związany, który ukazał się w Polsce. Zawierał on również album na naklejki i jedną sasetkę. Mówiłem o tym wczoraj, mam nadzieję, że widzieliście ten film. Jeśli nie widzieliście jeszcze oficjalnego magazynu z Playmobil film, odsyłam do narożniczka. Blue Ocean przysłało mi taki multipak w kioskach, znajdziecie go za 19,99. W środku jest 50 naklejek, w tym aż 10 naklejek holograficznych, czyli identycznie jak w Lego. Dla tych, którzy jeszcze nie kliknęli w link ten w narożniku, no to takiego oto wczoraj dostaliśmy właśnie w gazecie Wikinga Charlie'ego, który jest kuzynem brodatego Gekka. Tu widzimy jakieś UFO, no jest na pewno ciekawie. Dziś natomiast przyjrzymy się no właśnie tymże naklejką w oczekiwaniu na to, aż wyjdzie nam oficjalnie film, na który mam nadzieję się uda pójść. O tym również mówiłem troszkę wczoraj. Natomiast taki album na naklejki dostajemy właśnie w magazynie, o którym wczoraj mówiłem. No i cóż, przyjrzyjmy mu się. Na pewno mam spis treści, czyli troszkę identycznie jak to miało miejsce w... Rex, kumacie analogię do Lego Przygody? Ten album należy na... No mocno podobny album, można by było rzec, jest do tego z Lego. Tylko tu pojawiają się realne postacie. W tamtym chyba albumie nie było takich realnych postaci. Mam też wrażenie troszkę, że tu jest bardziej napchane tych naklejek. W sensie, że w Lego Przygodzie chyba było ich mniej. Chociaż tu wszystkie są kwadratowe, mało jest takich tych. Tam znowu może było na przykład 3-4 takie, ale na przykład 2 czy 3 były, wiecie, takie wycinane, mniejsze i tak dalej. Tu faktycznie mamy mocno napchane tych po prostu naklejek. Widzimy, że co stronę właściwie zmienia się klimat. Przeskakujemy z wróżek do Jamesów Bondów, do pory uciekać, do jaskiniowców, do wakacji i wege kulek mocy. Tutaj no widzimy do jakichś Azteków. Będzie mocne zapewne skakanie. O, może jakiś cyberpunk nawet zahaczymy. Mocne skakanie Wikingi po klimatach. Liczę, że taki będzie ten film. No musi taki być, moi drodzy, by dotrzymać fajności Lego Przygodzi. Choć będzie kosmicznie ciężko. Końcówkę zahaczamy sobie o bajkowe krainy, o kobiety wojowniczki, no na pewno i smoczki, na pewno myślę, że będzie ciekawie, na pewno nie będzie to monotematyczne, że wiecie, lądujemy w mieście, znaczy na pewno nie oglądałem, ale myślę, że tak będzie, bo i w komiksie wczorajszym i tutaj mamy jakby tego potwierdzenie, że będziemy skakać z krainy na krainę i no na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że idziecie dobrą drogą, Playmobile, tak jak i w Lego Przygodzie, tutaj również mamy z tyłu na zaznaczenie, jakie mamy naklejki. No i tu również zbieraj, naklejaj, wymieniaj, moi drodzy. Mamy taką oto zachętę. No i cóż, katalogowi się przyjrzeliśmy, katalogowi, albumowi na zdjęcia się przyjrzeliśmy. Pora jednak przyjrzeć się, no tutaj właśnie samym naklejkom. One identycznie jak w Lego Przygodzie są tutaj naklejone, więc musimy tutaj zrobić sobie taką brutalną niestety akcję odrivingu. Odriving to jest coś, co zawsze nam tutaj każde wydawnictwo funduje, jeżeli chodzi o te naklejki oderwane. Spójrzcie, jak to fajnie ten. No i tutaj mamy jeszcze jedną naklejoną. Oderwij, że się, ja nie mam serca tutaj targać jakoś niesamowicie, ale niestety muszę wam to zrobić. Kartonik idzie oczywiście na bok, bo jest mi zbędny, jest mi niepotrzebny, moi drodzy, a my zajmijmy się właśnie otwieraniem teraz saszet. Mamy tego, jak już mówiłem, 11. Ile trafi mi się powtórek? Czy będzie to podobnie jak w Lego Przygodzie? Tam tych powtórek było z nimi różnie. No tu widzimy tył, nic specjalnego. Saszetki promocyjne przeznaczone do sprzedaży. Akurat na tej tak pisze, na sprzedażowych pisze inaczej. Fascynujące jest to, że tworzą dwa rodzaje, nie? Tych opakowań na naklejki i muszą to pilnować, żeby było ok. Fascynujące, moi drodzy. Natomiast przyjrzyjmy się tutaj. No cóż, mamy jedną złożoną naklejkę.
naklejkę, no widzimy, tu coś posyła, coś na pożarcie smokowi, tu już, o, ciekawe, nie, no tak to się powinno chyba oglądać, Wiking sobie rzuca jakąś panią, to jest całkiem ciekawa naklejka, całkiem ładny kadr i tak, i to są te naklejki takie rzeźbione, tu wycinane, no właśnie, ale bardzo ładny kadr, tutaj, o, nie, no, grafika filmu zapowiada się również, chyba bardzo ładnie, również, mówię również jak w Lego Przygodzie, o tym chodziło, no jest holograficzna, ciekawa, bo jakbym miał takie zdjęcie swoje z młodości, bo tak trochę wygląda jakość tego wykonania, zdjęcie z młodości, z takim holograficznym wykonaniu, to bym padł chyba ze szczęścia. Ciekawie to wygląda. 10 holograficznych mamy tu mieć naklejek, więc zobaczymy. W Lego zawsze one robiły robotę. W Lego naklejkach mam na myśli, więc liczę, że tutaj również wydawnictwo nie dało ciała i zrobiło to również dobrze. No tu widzimy również, chociaż to jest też wycinana, więc trochę kurde, jak ją wytniemy, to straci tego klimatu, no ale gdzieś tu w tle będzie, bo spójrzcie, tu mamy jaśniejsze, tu przypuszczę za sobą ciemniejsze, no fajnie to utrzymano. Tu również znów ktoś za kratami, tutaj spójrzmy, no tak jest ten Artu po roku w Rosji. To jest takie trochę dziwne, jak się to ogląda, bo tak naprawdę nie wiemy, co my kompletnie oglądamy. Trochę tak jakby przed pierwszą Lego przygodą byśmy dostali właśnie naklejki z pierwszej Lego przygody. To jest jakaś ekipa tych bohaterów. Chyba ważna, bo ona się kilka razy już przewijała. Trochę tak jakbyśmy przed pierwszą Lego przygodą otrzymali, no właśnie, album z naklejkami z Lego przygody, bo wiecie, przed drugą Lego przygodą to już pół biedy, nie? No bo już wiedzieliśmy, kim jest Emmet, kim jest Lucy i tak dalej. A mi chodzi tak stricte przed pierwszą Lego przygodą. No dobra, widzieliśmy, że to są hipki Lego, ale co z tego? Co one zrobią i tak dalej? No i dokładnie teraz tak samo się czuję w przypadku tych Playmobilów. Dlatego ta chwila jest dla mnie taka chyba jednak ważna, bo naprawdę liczę na ten film mocno, że zmieni przede wszystkim światopogląd. Może nie mój, ale ogólnie, dobra, światopogląd to jest za mocne słowo, no tutaj chcę zjeść smog, ale ogólnie spojrzenie na Playmobile w Polsce, które cały czas mogłoby być lepsze, bo naprawdę świetną firmą są, a jednak chyba gdzieś są marginalizowani troszkę niestety. No spójrzmy, to jakiś Cezar germański, no tutaj te panie znów za kratami, ileż tych krat będzie w tym filmie, no ileż razy ktoś trafi za kraty, to ja nie wiem, no i tu jakiś smoczek kochany, kat trochę jak z Neverending Story, aż dziwnie ścięty jest ten tutaj smok, no tak kurde spoko jest, ale nie ma takiego szału chyba jak w Lego z tymi naklejkami, chociaż oczywiście to robi efekt, no to wygląda jak piksele, czy wy to widzicie jakby jakieś piksele w jakiejś grze kurde się mieniło, tylko że póki co tak brak różnorodności, w Lego więcej różnorodności było w tym mienieniu się w tych wszelkich naklejkach, także mówię, tu czekam bardzo, że mnie to zaskoczy trochę jak Lego przygoda i trochę się tak właśnie czuję jak przed pierwszą Lego przygodą, gdy nie wiem co mnie czeka, ale liczę, że będzie fajnie, też przed Lego przygodą nikt na to nie liczył, bo nie wiedział co w ogóle będzie, no, a teraz możemy się już czegoś spodziewać. Oczekiwania to jest najgorsze, co można mieć w życiu, moi drodzy. Spójrzmy w ogóle na tył jeszcze, no bo kurde, tył nie widzieliśmy. No, klasyka, tu przecięcie, żeby łatwo się odrywało. 127 numer, Playmobil Movie, no jest spoko. No jest Rex Dasher, pięknie skacze. Tutaj, o, jakiś ruski z Asset 5 jest. I czy to są jakieś, nie wiem, myślałem, są jakieś panie z Hogwartu, z Harry'ego Pottera, ale nie. I znów za kratami coś. No, moi drodzy, plus tego, że w każdej saszecie mamy holograficzną postać, to w każdej saszecie mamy postać za kratami. Co jest z tymi kratami? To myślę, że będzie jakiś bardzo ważny motyw w tej grze. Może ich wszystkich w grze, w filmie, może ich wszystkich jakoś pozamykają, może ich trzeba będzie ratować. No naprawdę liczę, że tutaj Playmobil po tym, jak Lego przetarło szlak i pokazało, jak trzeba iść w kierunku, żeby odnieść sukces, no, drogie Playmobil, macie już instrukcję, macie już tutorial, jak to zrobić teraz, tylko to zróbcie. Tutaj holograficzna, no to jest właśnie wczorajsza postać, którą mieliśmy w gazetce i znów te hologramy, tylko pikselowe. No w Ninjago też to chyba fajnie zostało zrobione, kurczę, kiedyś. W Ninjago chyba też to fajnie, więcej było tych hologramów różnorodnych, tym bardziej, że tu większość tych postaci jest wycinana, więc ten hologram to na tym będzie tylko taki, wiecie, skraweczek, to widzicie, ile tylko będzie tego hologramu. Tutaj, jak to się ogląda, czy, tak to się ogląda, nie, aha, to z rycerz jest, dobra, jakieś luszcze. Okej, okay. Rex Dasher w aucie, fajna bryczka i mamy pierwszą saszetę bez krat, pierwsza saszeta bez krat, cóż to jest, moi drodzy, This is Sparta, no Sparta jak nic, moi drodzy, Sparta jak nic tutaj będzie się działa chyba, no i to jakiś kawałek miasta, taka dziwna naklejka, bo niby się tu nic nie dzieje, a jednak kawałek miasta mam przedstawiony, no taka dziwna, dziwna, a oczywiście naklejeczki sobie nakleję w albumie, ale to już pewnie na moim Facebooku, moi drodzy, zobaczycie jak wyglądają w moim albumie, bo nie będę tu robił ten specjalnego filmu.
A tutaj, o, holograficzna. No i właśnie, niby holograficzna, ale tego hologramu trochę mało, tu mi się wydaje, jednak jest. Ale są piraci. No i tu jest ten kart z prawdziwymi ludźmi znów. I drugi kart z prawdziwymi ludźmi znów. Tutaj coś będzie się działo ważnego. Spójrzcie, to się dzieje w jednym jakoby pokoju. Tu się będzie działo coś bardzo ważnego. No i coś na kształt Lego przygody, bo tam są prawdziwe makiety, prawdziwe wszystko i tak dalej. A po czym przeskakujemy do tego świata fantazyjnego? No myślę, że tu zobaczymy, jaka to będzie kalka Lego przygody. Natomiast myślę, że mówię, Lego przygody gdzieś wytyczyła ten szlak, którego powinno się trzymać, jeśli chce się odnieść sukces. Natomiast jeżeli chce się odnieść prawdziwy sukces, to wiadomo, trzeba jednak zrobić coś swojego. No to tak nie działa. Kalka będzie tylko dobrą kalką, tylko dobrym pomysłem, ale by zrobić rewolucję, trzeba mieć swój pomysł już, moi drodzy. No i tutaj znowu Rex Dasher, jakieś zwykłe hipole z Playmobil. Tutaj cóż, ta fajna furka i ta pani, która nie wie, z kim gada, bo naklejka jest tak dziwnie ścięta. Jest ten Cezar na holograficznej, okej, tutaj tak wygląda ta holograficzna. No i dwie pozostałe, no są Rzymianie, które Dashera, czyli będzie skakanie po światach, ale też crossovery między innymi, imersja, jakaś taka imersja. Łączenie tych światów będzie jakieś większe, no i tu znów Julek Cezar. I jakby odpuściliśmy, no w paczkach zostały odpuszczone te naklejki z kratami, ale nie kraczmy, bo kiedyś mi się, kurczę, może znowu trafią. Póki co nie trafiają mi się powtórki, ale chyba właśnie czuję, że wykrakają w tym momencie, bo zawsze tak to jest. Jest Dziaba Ducha, z której się śmiałem wczoraj, że to jest Dziaba Ducha, taka playmobilowska, gość w klapkach, ale bez skarpet, czyli to nie Polak. Tutaj uciekamy sobie przed kimś, z Dasherem, jakby ucieczka może z tego więzienia, gdzie byli wszyscy więzieni. Nie ma krat, o, jest ten Artu po roku w Rosji, no i jest holograficzny znów pirat, taki oto pirat. No i ostatnim naklejką jest tu tak dziwny kadr, jakby ktoś złapał zdjęcie, kurczę, wiecie, czasem się łapie takie zdjęcie, jak ktoś nie chciał tak wyjść, bo akurat zamknął oczy czy ziemał i to tak trochę wygląda. W ogóle mam czasem wrażenie, że te naklejki czasem są tak robione właśnie, jakby kurde, po prostu ktoś, wiecie, na filmie zrobił spację i wiesz, jak zrobił spację, to się drukowało zdjęcie, bo niektóre kadry takie właśnie są, jakby przypadkowe, nie chcę użyć tego słowa, no ale tak jest, moi drodzy. No i tu cóż mamy, o, to jest bardzo fajny pomysł, okrągła całkowicie naklejka baby na koniku, jest znów ten Cezar, rudy podrabianiec, no i tutaj, o, tutaj mamy jakąś zabawę też w aucie, holografia tutaj przedstawia się tak, no tak połowicznie widoczna jest ta holografia, trochę bym rzekł, no i tutaj cezarowski żołnierz jeszcze nam się pojawił. A póki co, moi drodzy, 11 saszet, no 9 otwartych, 0 powtórek. No to fajnie się to prezentuje, fajnie się to zapowiada. Zobaczymy, bo nie mówimy hop przed hula. No prawdziwych policjantów, tu dostaliśmy zdjęcie z prawdziwymi policjantami, naklejki, znów prawdziwe zdjęcie kobity z doczepianymi różowymi włosami, która robi sobie chyba selfie, chociaż to jest komórka? Chyba nie, lusterko prędzej. No ciekawe, no i tu zdjęcie, o, jak ten go, to tak, które wygląda, chociaż nie, no może to akurat nie wygląda przypadkowe zdjęcie, ale no tu już nie, no też nie wygląda przypadkowe zdjęcie. No i holografia, to trochę wygląda, chociaż, bo ta ręka jest tak ścięta dziwnie, no tak kadrowanie troszkę dziwne z tych, w tych naklejeczkach. No i moi drodzy, jeszcze ostatnia paka, otwiera mi się tak i tak jest lepiej, bo w Lego mi się zdarzało czasem tak nieostrożnie otwierające szety, mi się przetargało, no i to było straszne, moi drodzy. Znów prawdziwe zdjęcie, czyli będą chyba dwie pary znajomych, dwie pary ludzi. Tutaj widzimy, była tamta dziewczyneczka inna i tu jest inna para. Tutaj mamy, o, i to jest chyba moja ulubiona naklejka, bardzo ładny kadr. Wśród tych wszystkich kadrów, które różnie siadają, ten siadł pięknie. Tu znów to też jest bardzo ładny kadr. Moi drodzy, wiemy już, nie mamy chyba żadnej, nie mamy żadnej, bo nie było tego. Nie mamy żadnej powtóreczki, absolutnie piękny wynik. W Lego mi się nie zdarzyło to nigdy. Tu Dasher, spójrzmy, też jakieś akrobacje robi, Mission Impossible. I tu jakieś takie podsumowanie, jak ktoś ma te makiety z Playmobila i tak dalej, dzieci weszły. No, ciekawi mnie, mówię jeszcze raz bardzo, jak to będzie mocno przypominało Lego przygodę. Natomiast póki co naklejki, no okej, nie jest to może tak genialnie jak w Lego, gdzie te przede wszystkim hologramy to robiły wow efekt, czy w Ninjago, czy w Lego przygodzie, a bardziej w Ninjago. Tutaj te hologramy wszystkie są takie trochę takie same i nie zawsze dobrze widoczne. Czasem te kadry tu w Playmobilu wyglądają, jak mówię, były robione z parcią i siadło, robimy, dobra, okej. Ale moi drodzy, jest dobrze, jest okej. Wielkie oczekiwania, wielkie trzymam kciuki za
zatem Playmobil film. Zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że polecił mnie w mieście. Pójdę na premierę i będzie na kanale oczywiście recenzja, będzie na kanale oczywiście wszystko. Ale zobaczymy, moi drodzy, taki album, takie naklejki już w kioskach. Jeżeli wam się podobają, no to wiecie, co robić, wiecie, gdzie iść. Wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję na moim kanale. Widzimy się wkrótce oczywiście w kolejnych filmikach. Oczywiście Playmobila tam również nie zabraknie, a z racji premiery filmu myślę, że będzie go w najbliższym czasie ciutkę więcej. Dzięki, że byliście ze mną, zobaczenia wkrótce. Bye!